Oddajemy w Państwa ręce czwarty numer rocznika Instytutu Sztuk Pięknych Warstwy. Mamy wielką nadzieję, że będzie on przez Państwa przychylnie przyjęty. W tekstach stanowiących dział temat numeru m.in. dowiecie się, jakie znaczenie ma zarówno bycie artystą, jak i bycie pedagogiem. Czy można kształcić w zakresie sztuki i jak to robić z najmłodszymi? Jaka jest historia kształcenia graficznego na wyższym poziomie na dawnych ziemiach polskich do 1918 roku, a także czym jest zjawisko Szkoły Graficznej Rubensa? Poznacie edukacyjną rolę dziedzictwa kulturowego, a także terapeutyczną rolę sztuki zarówno w życiu dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, jak i z osobami, które doświadczyły traumatycznych sytuacji zagrażających życiu. Proponujemy też zapoznanie z praktycznymi rozwiązaniami edukacyjnymi w Polsce i za granicą. W pozostałych 12 działach numeru – konteksty sztuki, sylwetki, iluminacje, rozmowy, pracownie, nagroda imienia Jerzego Panka, Galeria Instytutu Sztuk Pięknych, wydarzenia i wystawy, relacje, recenzje, komentarze, a także w kalendarium, labiryntach i etc. znajdziecie Państwo mnóstwo inspirujących i intrygujących treści i obrazów. Okładka prezentuje fragment Anatomii Ciszy, pracy Marleny Makiel-Hędrzak. Nasza nieodżałowana redaktor naczelna odeszła niespodziewanie w 2019 roku. Pozostawiła wspaniały dorobek artystyczny i pisarski. Uwielbiana pedagog i mistrzyni to ucieleśnienie najlepszych relacji sztuki z edukacją, o czym będzie się można przekonać na kartach tego numeru, m.in. czytając jej dzienniki. Serdecznie zapraszam Państwa do lektury naszego rocznika.